Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Gdzie jest dziewczyna, co kocham ją? Mi. I tak właśnie działa spłuczka na auto. Najśmieszniejsze jest to, że wszyscy mnie za takiego śmieszka, że ja bardzo często mówię prawdziwe informacje o sobie, a wszyscy myślą, że sobie żartuję. No, ale to jest... Mówię nawet częściej prawdę, wie, niż się wszystkim wydaje. No, ale to właśnie w tym fizykę tej, no. Jest, ha. Przedstawiasz siebie, jakim jesteś, no. A wszyscy, pan trener taki śmieszny, nie? Wiesz. A on się cieszy, że go rozumieją. No. Taka autoterapia. Chcę mieć wincy tych łokci z tyłu, nie? To ma tutaj. O, właśnie, ta pozycja. I jeszcze łopata w dół. O. I brzuch dostawiony, ale tak w opór. I główka. Wyciągnij całe ciało. Długi jesteś. Długi. Nikt mu tak dawno nie powiedział. Stopa pracuje. Tylko daj więcej kolana przy starcie. Dawaj, kolano we mnie. Cyk i ta w dupa do tyłu. Cyk. O, ten drugi ładniejszy. Kurwa, jeszcze tego początku nie kumasz, no bo... Dzielmy to na razie. Bo ty kurwa, idziesz bardzo mocno w stronę tego cały czas, nie? Mimo, że jest to poprawienie pozycji. Zrób cyk, pauza i wtedy cofnij dupę. Michał, przypierdol jakiegoś wujasa z wąsem. Do jakiś tekst buja. Opa! Opa, mordo. A, dać miał. Nie, wiesz, jakie są teksty bójku? No. Tak to jest. Tak to jest, no. Nie jest lekko, nie? Nie jest lekko. Nie, nie, wiesz, jak jest, nie? No, wiesz, jak jest, nie? Nie jest lekko, nie? Każdy lekko nie ma. No. Się trzeba napracować, że coś mieć. No. Ja trzeba, nie? No. Pamiętaj, ciężką pracę z domu wynosisz. Bar is loaded. Bar is loaded. Shot! Nie przebrałeś koszulki tej, której przyjechałeś, nie? Dokładnie. Taki był zamysł. Ale ty mnie od tygodnia prosiłeś, żebym w niej chodził cały tydzień i dopiero jeszcze przyjechał. Jeszcze w górze ta. Nie, ja to mówiłem o bieliźnie, a nie o koszulce. Po tygodniu bieliznę ciężko nazywać bielizną. Wow, Michał. Czarnizna. Ja myślę, że ty w ogóle jeszcze ten brzuch jest niedopięty. Lubię, jak tłumaczysz żarty, kurwa. No, może być. Mógłbyś się zrobił na taki, ja nie mówię, żebyś stał i pół godziny robił bo ja też tego nie robię, no. Mu się idzie udusić, ale żebyś sobie wziął wdech do brzuszka, tylko zasygnalizować tym wydechem z kosy, żeby chwyciły. No to weź zobacz. Nie? Jest. A zrób po mojemu, czyli weź wdech, syknij, nie, syknij. Zobacz. Wydychając? Stoi ze sztangą. Ale wydycham? Robisz. A, dobra. I przez małą słomeczkę po tym syknięciu. Przez małą słomeczkę. I teraz dobierz wdech. Dobierz. Dobra. Czyli chodzi o to, żeby nie wypuszczać całego powietrza, tylko dynamicznie wypuścić. Tak. Tak. No teraz chcę, żebyś po prostu poczuł skosy przy wydechu, nie? Przy tym syknięciu. W San Francisco bym poczuł. No tak. No bo tam dużo skosów. Dobrze, Michał. Coś jak czarnizna, nie? Trochę tak, nie? Teraz tak na pełnym skupieniu już, tak? Tak. Wdech, po to, żeby móc zrobić wydech, jest syknięcie i po syknięciu... Wdech. Nie, bo się tutaj dusimy, tylko z nastawieniem, że przez słomkę bierzesz powietrze pod jaja. Mhm. Czyli ni to dupa, ni to chuj, nie? W nito. No tak, nito. Tak? To tam ma się to powietrze pojawić i to musisz napiąć, tak? Byś kurwa tampona miał wciągnąć. No wiem. No wiem, ja wiem, ja wiem, że ty wiesz. Zwana strefa niczyje. A ty czemu się to tu dał? Jezus, bambariło się spierdolić cały audiofilm. Jak mi kurwa zrobisz ten wdech i zrobisz ładne złamanie kolana, to wypierdolisz w tym jak w proce z dołu. Ruskie dobrze łamią kolana. Dobra. Tak, włam. Nie, jeszcze raz. Wydech, wdech. Popraw, briefing. Kolano do przodu, tak, i dupą do tyłu. I rura, o właśnie.
Jeszcze raz, ale dłuższe pyknięcie. Kolano, dupa do tyłu, dupa do tyłu, cyk. Czuć różnicę? Pierwszy tak. No, pierwszy był szczot. No, czyli brakło do pięcia, bo... No. Jeszcze to więcej tego brzucha, bo to jest takie... To ci niewiele daje, nie? To musi być... Ale siłowo. Ale pierwszy był do pięciu. Dobra, więc przepracujmy teraz to jeszcze raz, a potem się zajmiemy kontrolą pleców. No a miał. Miał. Skup się na tym oddechu. Dłuższy niech będzie. Dłuższy oddech, dłuższe syczenie, to dłuższe życie każdego trójboisty. A może mu się nie dopina bęben, bo nie brał kalgonu? No właśnie, nie? Może ma kurwa kamień po prostu, nie? Nerkowy. Ej, kurwa, z kamień się proszę nie świeć, tak? Weź ten brzdak już tutaj się wepnij, zanim weźmiesz sztangę. Ale łokcie do tyłu, tak. Tak, zaczyna to być ładne, no. Dłuższe syczenie. I zaczyna dupka pracować z dołu fajnie. Jo. Dobra, teraz jeszcze jedna rzecz. Plecami popcha. Ale ten był lepszy, nie? Tak, pierwsze powtórzenie było najlepsze we wszystkich dzisiaj, ale teraz oba. Jeden detal. Zaraz po ten drugi. Pa. Bierzesz wdech pierwszy. Robisz syczenie i drugi wdech nie powinien już podnieść brzucha. Bo za co się dzieje? Jeżeli ja zrobię wdech, syknięcie i wdech, to ja puszczam brzuch. Nie? I jeszcze raz go napinasz, czyli to jest to jakbyś ten wydech był po nic, bo i tak neutralizujesz go ten. Tutaj wdech. Tu, na żebra. Na żebra i na lędźwia. Nie? Czyli no. Zobacz. Wdech, syknięcie i teraz. Brzuch się nie rusza prawie w ogóle, ja to czuję na lędźwiach, że w lędźwia weszło powietrze i wtedy kurwa jesteś tutaj sztywny jak skurwysyn i nawet nie ma opcji, żebyś się kurwa powyginał, nie? Jakbyś w ten sposób wciągnął spaghetti, to byś z półmiski opierdalił na strzał, no? Natomiast u ciebie w tym w pierwszym na to nie zwróciłem uwagi, ale w drugim było dokładnie to, nie? Wdech, dopięcie, nie? To jakby dwa razy kurwa napięcie bez sensu, także trzeba utrzymać ten brzuch jeszcze. I wtedy naprawdę ale będzie petardzią. W tej serii czułem pierwszy raz, że jestem, wiesz, pod sztangą, w osi i bruchu. Nie, jesteś w Barber Brothers. Rzekłem. Zawsze na to. Zawsze na to. Nawet jak kot. Zawsze z tyłu. Tak, trener, nie? Ja przemyśl swoje zachowanie, a idę na faja. Co mu dolega? Życie, Pawle. Nie ma, panie stabilną stop. Nie działa, ale trochę pracy i wszystko mu tam odpala. Nie? Generalnie on jest aktywny, to teraz zjebał się chyba tą trasę. Trasa niszczy. Trójbój. Tam masz młotek, rozbij sobie miszorowe tygnie. Spięcie na palce. Z palcami na zewnątrz. Najlepiej jakby w chodzie to zrobił też. Nie? Że wiesz. Że po krzyżu napięte. Patrz mnie tutaj. Z rotacją napięte. Nie? Cała stópka, wspięcie na palce i kolejne. Jo? Ale jak flow. A zrób to w pełnym biegu, bo uwielbiam widzieć taki to się zdełniony chód. Sprint, wiesz? Nie, ale zrób, wiesz. Widziałeś ludzi, co tak chodzą? Jak? Tak. Ale to nie jest poprawny wzorzec chodzi. A ja nie mówię, że to jest poprawny wzorzec. A wiesz, kto tak chodzi? Bokserzy tak chodzi. Całe życie, tak? A ja na przykład chodzę tak, wiesz. Trochę gorzej, ale podobnie. No. To jest chód modelki, nie? Pa. Trzeba wygrać. Paweł, przez lewą nóżkę. Ale to powinieneś mieć jeszcze taką katanę na paluszku z tyłu na wargach. I wtedy jak robisz piruetę... Nie zrobiłeś spojrzenia. Kurwa. No to dawaj, kurwa. Ha!
I teraz już nic, kurwa, u niego nie działa po tym debilowaniu. Dobra, Michał, raczysz, kurwa, usiąść poprawnie? Jak ładnie poprosisz. Poproszę, kurwa, zadowól mnie. Chodź, pan, zrobimy przysiad. No dobra, tylko ten brzuch, kurwa. Kurwa. Oddychaj ładnie. Trzymaj ten brzuch. O, właśnie. I daj, kolano, tak, dupą do tyłu. Luta, tak jest. Dobra. Wszystko to samo. Tak. I nogą pchaj w ziemię przy starcie. Noga w ziemię. Cyk. No lepiej jest. Ty czujesz, że jest lepiej? Tak. To najważniejsze. Ale w koncentryku cię znowu lekko ciągnie na ryj. Drugi Boże, na ryj. Zawsze za wysoko trochę śniadę, wiesz? Ale... Chodź szybko, sprawdzimy ten krawiecki i smukły, czy dalej mają taką samą siłę. Smukły. 3, 4. Petarda. I krawiecki pokaż. 3, 4. Petarda. Teraz jeszcze jedna rzecz. Cały ten wdech, jeszcze przed wyjęciem sztangi, to będzie jeszcze lepiej. Czyli jesteś pod sztangą, robisz... Nie, jestem bardzo prawy. Podbierz ją na tym napiętym brzuchu. Cyk. I jeszcze raz. Żeby były dwa razy napięcie. Przed wyjęciem, żeby też na sztywnym brzuchu, bo dużo trudniej jest poprawić pozycję brzucha, kiedy już jest ciężar. Miał. Napięcie brzucha przed wyjęciem sztangi. Dobrze. Przed ustawieniem łopatki. Łopatka się ustawia na spiętym brzuchu. A mogę podczas napinania brzucha? Bo ja mi na przykład mocno ufajnie dopinę łopatkę ten ostatni wdech. Możesz. Nie? Chodzi o to, żeby łopatka nie weszła na luźnym brzuchu, bo zawsze będzie przeprost, nie? No chyba, że łopatka wieprzowa. No chyba, że wtedy, nie? Wtedy na luźny brzuch lepiej wchodzi w sumie, no? Tak. Ale musi być tak, musi się dobrze podgotować, żeby się rozpadało na włókna. Masz jakiś dobry przepis? Ej, ale łopatki nie musisz aż tak rozgotowywać, bo jest mocno tłusta, więc jest soczysta już nawet na wpół. Jest soczysta, ale jak się rozpada, to weź, jest petarda. Weź, kto jest tłusty? No, to też jest ty. A! A gdzie syczenie? Odłoży tę sztangę, jeszcze raz. Ze skosami chcę, kurwa, ładnie. Kurwa, no nie syczy, no. Klata, bary, cofnij łokcie. Kolano, jeb, dupa, noga. Jaki jest przepis na trójbój? Dupa, noga, jeb. Nie. Sycz. Nie wkurwiałeś trenera? Nie. Robi duży total. I? I łopatka wieprza. I dużo sterydów wpierdalać. Paweł, skoro łopatka przez to, że jest tłusta i jest soczysta, to czy tłuste baby też są soczyste? Tak. To zależy, czy się umyją, czy soczyste. Ja pierdolę. Czy soczyste. Ale patrz, no... Jesteś gruby, jest 38 milionów stopni, to nie da się być czystym. Nie? Miłosz. A wiesz co to by było, jakbyś był na trenie teraz? Byśmy się tu, kurwa, co to jest? Zakwasili. Co to jest trenie? Jestem na trenie. No przecież, no tak jeszcze nie zacząłem. No. Zajęcia w terenie. Na trenie? Idziesz biegać po schodach na rozgrzewkę. O kurwa, tutaj 1/4 Miłosza wróciła z tych schodów. Jedna czwarta do schodów to by nawet nie doszła. Starcz. Tą kostkę się skup, żeby pchać na zewnątrz. O właśnie. I utrzymaj tą stopę tutaj. Stopa lewa. Kostka. Kurwa, nawet głębokość była ziomka. Tak. Jest trochę karkołomny ten przysiad, ale o dziwo poprawny, nie? Nie, lewa stopa wpierdala, ja się podejrzewam, że na dużym ciężarze będziesz miał tendencję do tego, nie? Ale to zobaczymy. I brzuch ona na dole... Ale zaraz złapie lepiej. Brzuch na dole puszcza. Mhm. Także tutaj więcej kolana na starcie, to samo co u Michała robiliśmy, bo to nie robisz good morning pełnego, no.
ale to jest tylko coś takiego i tutaj za mocno idziesz do tyłu, nie? To sobie przy nawet takim szerokim rozstawie zrób cyk i pyk. Od razu będziesz miał napięte, bo dupa razem z dołem brzucha się musi wygrać. Dół dupy z dołem musi, brzucha, nie? Ale powiem ci, że robimy sobie takie rozmowy wieczorami. Mhm. Dół brzucha, dupa i ja. Tak? Mhm. Prawie trójkąt, nie? Tak. Pawlak, pięć ciastek. Pięć ciastek. Co, Michał, będziesz sobie robił ciągi? Tak, będę sobie robił ciągi. Lubisz robić ciągi, Michał? Czy umiem? Czy lubisz? A, bardzo lubię. Fajnie. Tak. To róbmy dużo takich rzeczy, które lubisz w treningu. Powiem ci, że pojechałem do Wojtka, już byłem taki, już mnie trochę coś tam brało. Taki nie do końca. No, niedojebany byłeś po prostu. Taki trochę. No. I co? No 270 tak wciągnąłem bez pasa lekko dosyć. Mhm. Na 300 oderwane. Ty to jesteś kurwa mega silny chłop, kurwa, nie, wtedy, tak no. Nie powiedział, ale naprawdę. No, znam tą twarz. Mieliśmy tą technikę dosyć fajnie, wiesz? Ta. Ty i technika, Michał. No, tak mówią ludzie we chwilach. Michał, kurwa. Proszę cię. Technicznie to każdy umie. Technika to wymówka słabych. Mhm. A bele jak ciężaru pierdolnąć solidnego, to nie ma komu. Tu. I triceps w najszerszych, co? No. I podbieraj fiutem. No. Tak? Bo troszeczkę jesteś, masz barki przed sztangą, nie? Tak. Więcej tego. No. Tego i może delikatnie po prostu jeszcze się wyciągnąć głową i tyle, bo doga pracuje zajebiście, nie? No. Ale ładnie bioderko wchodzi od razu, tak, nie ma żadnego strzału do góry. Tutaj tak naprawdę nic się nie dzieje poza w piątej tym, że bareczki sekundzie nie widać strzału. Tak, no pamiętać o tym i będzie git, nie? To tak. Akcesoria. No. Dużo spacerów farmera, nie? No. I wznosów bokiem, żeby kaptur dopierdolić, nie? Tak. Znaczy ja bym kaptura. Szrukwy ci dał, wiesz, na to jak? Teraz. Szruksy? Szruksy, o, no. Ale to ten, z tyłu sztanga, żeby była. Na Smithie. Tak, i tu na garbie się to coś robił. Niepoprawnie nie tak wykonuje. Powinno być tak dopierdolone ciężaru, żeby tylko robić tak. No, to na gołębia, nie? Mhm. Tak. To samo robisz przy tych, przy bareszkach. A wiesz, że to ćwiczenie pochodzi z Krakowa? Tak? Wymyślimy to. Ponieważ wymyśliły to gołębie z krakowskiego Wóz tu palec, rynku. Gościu obserwował tak sobie. Na siłowni, tak, tak i patrzy, ale one mają dopierdolone kaptury. To? Kurwa! Najpierw brzuch, potem łopatka, potem mnie nie wkurwiać. Cofaj te łokcie do tyłu. Nie rotuj, kurwa, tylko cofaj. Nie cofać, jak nie do tyłu do chuja. Do kurwa, bo je rotuję zamiast cofać. Cofnij te łokcie jeszcze. O właśnie, tak tu, a i fiut, ty. Popraw brzuch. Miałeś stanąć wężej. Kolano, dupa. Brzuch puszczony w pizdu. Pod jaja powietrze, kolano. Dół dupy, dół dupy, dół dupy, dół dupy. Fiut, lepiej. Weź jeszcze jeden brzuch. No. Bo spoko, tak jak powiem, na duży palec. Ja to znaczy kolano idzie na duży palec. Mhm. Ja sam mam prawdę, zawsze mówię. A to, że to jest głupie, to nieważne. Jak coś jest prawdziwe. To Miłosz, weź teraz formalnie usiądź, kurwa, tak, zrób taką dwójkę, żeby mu chujał, nie? Ja bym ci powiedział, gdzie ja robię taką dwójkę, żeby się chujał. Wiesz, kurwa! Deprecha. Łokcie. Tak jest. Cyk, dobrze. Kolano, tak, i pod jajami napięcie, głębiej, o właśnie, sztos, ale więcej brzucha, pamiętaj, że jaja wstają, fiut do pępka wstaje. Stopa aktywna, rozpychaj, tak, fiut, jeszcze jeden, teraz mają być już utrzymany ten brzuch na 100%, podnieś klatę
I już zacznij czuć dół dupy, dół brzucha. Napięcie pod jajami. I napięcie pod jajami. Pilnuj go i wstajesz fiutem. Tak jest, oto wyjdzie. Dobrze. Jak teraz? Fajnie. Teraz się czuję wygodnie. O, brzuch czujesz? Pracuje? Czujesz? Aha. Tak? Skosy też czujesz? No. Na pewno? Tu? Aha. Pamiętaj, żeby też nie tylko dokładać fiuta, ale też ściągać żebra w dół, nie? Ja. Wtedy masz pewność, że to nie pójdzie. Bo sam dół brzucha ci też nie utrzyma tej miednicy. Teraz jest potrzebny jeszcze skos. Nie? Czyli dołóż jeszcze do napinania się świadomą pracę żebra w dół, a nie klata w dół. Żebra tak po prostu zamknąć, nie? Ty to nie mogłeś po prostu 25 włożyć na tę sztangę. A kurwa 20, widzisz, ty... żeby było jakieś wolne? Przynajmniej kurwa 4 obok ciebie leżą. Ale nie w kolorze. My tu czarno-białego Czeplinę nie odpierdalamy dzisiaj. Pomaluj se kurwa paznokcie pod kolor sztangi jeszcze. Może mam, tylko u stóp jeb i nie widzisz. Siady. Masz kurwa jebany rentgen w oczach? Miłosz, chodź, pokażę ci coś, zobacz, chodź. Chodź, chodź. Patrz, to jest kurwa monolift, to jest twoja sztanga. Wsiadaj kurwa i rób przysiad. Ale to siadaj czy rób przysiad? Jeden chuj bylebyś zaliczył. Kurwa, mów wstawaj, bo zapeszasz, kurwa. Nie siadaj. Siadać to każdy jeden potrafi. A wstawać? Będziesz kurwa na gumowe jebadło, jak się będziesz taki niegrzeczny. I wtedy zaliczy. No i wtedy zaliczy. Wiesz, kiedy się nie da usiąść na gumowe jebadło? Co? Kiedy spadło. I zamykamy żebra. Kolano. Pod jajami napięcie, tak, trzymaj je. Fiut. Więcej depresji, łopatki. Nie plecy, tylko łopatka, dawaj. Przy wstawaniu. Ugnij. Dupa do tyłu. I depresją, nie plecami, depresją. Lepiej. Jeszcze jeden. Ten był słaby. Co? Ten był słaby ostatnio. Ręce na klatę. Tu. Jest, skręć się mocniej. 3-4. O właśnie. Myślałem. Skręć się w drugą. 3-4. No właśnie. A zrób jeszcze raz. 3-4. No nie ma tu siły. Pokaż zębaty. 3-4. Zębaty jest. Zauważ to skupienie. Połóż na plecy. Nie mogę na ławce. No właśnie. 3-4. Puszcza. Czyli tak. Puszcza nam czworobocznie. I skos z tej samej strony. Pokaż piotrowo-lędźwiowy. Oj tu. 3-4. 3-4. Pokaż to prosty uda. 3-4. Dobra, pokaż tutaj. 3-4. Pokaż dwójkę. 3-4. Dobra, to już chyba wiem, co się dzieje. Teraz tak. Piotrowo-lędźwiowy. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. Siedzi jak zły. I teraz. Czworoboczne. 3-4. 3-4. 3-4. I czujesz różnicę? No. Jeszcze raz. Czuję. 3-4. I teraz usiądź w kosy. 3-4. 3-4. 3-4. Dobra, za mocno się już zginasz. Jeszcze raz, chcemy to zaaktywować. Prosty bądź. 3-4. 3-4. A zobacz stopę teraz. 3-4. Siedź. Dziękuję. To za dużo na dwójce prawie było roboty, nie? No. Leżenie w trójboju jest męczące. To nie jest taka czynność najwymagająca skupienia. Kurwa, siadaj!
ze sztangą. Skupienie, nie szałapuć. Kolano. Fiut, 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 fiut. Dobrze, dziękuję. Wprost z poziomicy. Jeszcze jeden. Nie szałapuj. Kontroluj tempo. Jeszcze nie maksymalna prędkość. Kolano. I cofaj dupę. Pod jajami napięcie. Tak jest. Brzuch. Zajebiście. No, mordo, teraz to jest siad ładny. Specjalnie dla ciebie zwolniłem koncentryka. Aha. Bardzo dobrze. Fajnie dupcie pracuje, nie? Uh-huh. Jędrnie tak. Uh-huh. Takie dźwięki by prawdopodobnie... Jesteś prosty, bo jedno kolano wydawało. Się zapadało, nie? Uh-huh. W tej prawej nodze. To była ta dwójka przeciążona. Ja. Teraz jest prościutko wszystko, symetrycznie. Dobrze, sztywniutko. Można dokładać. Fiut jeszcze. Jeszcze głębiej biodro pod sztangę. Tak, depresja. Żebra, 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 tak. Pod jajami powietrze. Dupa. Dobrze, jeszcze jeden. Więcej napięcia, pójdzie lżej. Zbyt ostrożnie siadasz. Więcej agresji, pewności. Klata w górę. Tak. Kolano. Dupą, 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 dupą. Fiutem zabierasz. Tak jest. Mówiłem. Drugi zajebisty. Siedzi. Ale prawe kolano się trochę skurwiło. Mhm. Zleciało mu? Co? Zleciało mu? Tak, patrzyło. Delikatnie, no. Było odrwiecie, dobra. Ale wróciło do pozycji. Nogi tam. Trzy, cztery. To trzyma, to dobrze. Tutaj, noga tu. Tą wyprostuj. Tą podnieś. Biodrowo-lędźwiowe. Trzy, cztery. Uh-huh. Jeszcze raz. 3-4. Uh-huh. Pokaż tu biodro wlędziowe. 3-4. 3-4. Pokaż. Stawiliśmy sobie. Ale znowu myślę, że to skos. Ale ty. Czekaj. Podnieś nogę. Czekaj. No. No. 3-4. Nie. Ugnij nogę. Prosty uda. 3-4. Pięta do jaj. 3-4. Pokaż krawiecki tu, z tej strony. 3-4. To trzyma. Podnieś nogę. Krawiecki. 3-4. 3-4. Lepiej. Lepiej, ale jeszcze to nie jest to. Prosty? Dobra. Biodrowo-lędziowe. Prosta noga. 3-4. 3-4. 3-4. 3-4. Krawiecki. 3-4. 3-4. 3-4. Siada tam. Trzy, cztery. Pokaż to jeszcze łapy. Zębaty. 3-4. Czekaj, tutaj niżej trochę. 3-4. Pokaż tu. 3-4. No. Czyli problem ich się zaczyna od prawego barku. Zwrócimy uwagę teraz, jak wygląda pozycja, nie? Bo... Wiesz, najgorsze jest to, że jak chcę ładnie ściągnąć do depresji, to na tym poślizgu sztangi, sztanga zaczyna spierdalać i potem jest kompensacja na rotacji. No. No i się kurwi. Tu zobacz. To jest problem, no. A nie to. Jo. Cofasz łokcie, tylko cofaj łokcie. I ściśnij tą sztangę od samego początku. Wręcz tak ją staraj się trzymać, żeby przedramię było
napięta. Nie skupiaj się na najszerszym, skupiaj się na czworoboku. Najszerszy na koniec betonuje, nie? Skup się na tych barkach teraz. Cofnij łokcie jeszcze. Jeszcze cofnij łokcie. Ściśnij tą sztangę z całej siły. To ma być cały czas twarde. Dociągnij ten najszerszy, prawy. O, tu masz po wytwie, pilnuj tego. Kolano, trzymaj prawy, 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 prawy. Głębiej. Trzymaj. Śmiało, dupą do tyłu. Trzymaj, piot, 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 tak jest, ten drugi dobry. Był prosty? Tak? Dobra. Był, bo czuł. Chodź, sprawdzimy, czy prawa ręka zębaty trzyma. Jak trzyma, to jesteśmy w domu. 3, 4. Trzyma. Nie jest jakiś mega betonowy, ale trzyma, nie? Musisz lekko ten prawy dociągać, nie? Tak, i najszerszym. Nogi razem. Rotacja. Nie uginaj się, bądź wyprostowany. Mhm. 3, 4. Dobrze. Czyli mamy przyczynę. Teraz jeszcze jedna rzecz zaczęła wychodzić. Stoisz po wytwi i zaczynasz iść aż tu. Nie? No, wkładasz mocno, biodro, nie? Pod siebie, nie? Za mocno, no. Biodro zostaje lekko z tyłu. Nachylenie biodra i klatki ma być identyczne, nie? A nie, cyk. Biodro nie ma być pod tobą, biodro ma być lekko za tobą. Interpretacja to była. Tak, za bardzo się bronisz przed tym, nie? Aha. W neutral. Ja. Nie możesz myśleć o miednicy, o jej pozycji. Musisz myśleć o napięciu dookoła miednicy, wtedy ona się sama utrzyma, nie? Ja. Zresztą zobacz. Nawet jak se wstanę jak kaczka. Ja myślę tylko o brzuchu. Miednica się ustawia idealnie sama, tak? A nie myślę o tym, żeby z wydechem, kurwa, pociągnąć miednicę, nie? Ja. Czy z napięciem pociągnąć miednicę. Nie, po prostu sama akcja brzucha to robi. Tak? Jest neutral. Po to robimy ten wydech. A zainscenizuje do tego taniec ludowy z Gór Wysokich. A może ty zatańczysz dla mnie? Nie. Bo ja nie tańczę dla ciebie dziś. Ale możemy się polewać szampanem. Miłość w Trójboju jest ważna. Pamiętaj, co się dzieje z biodrem. Nie przesadzaj z nim, nie? Łokcie w tył. Zrób tam półkę. Wypnij klatę. Tak. Zajebiście. Biodro tu zostaje w dobrym miejscu. Nie podwijaj go. Nie podwijaj, pęka. Klata w górę. Dupa. Fiut. Tak jest. Sztos. Dupa zostaje. Jest ok. Tylko klata w górę. Dupa zostaje. Kolano. Dupa. Fiut. Tak jest. Dziękuję. Kolano jak było? Nie drgnęło. Nie drgnęło. No nie. I dziękuję, jesteśmy w domu. Gratuluję mi się. Bardzo mi było. Głęboko mi było. Uprzejmie. Pawlak. Pięć ciastek. Ty. Pięć ciastek.